Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac i witam was na tym poprzednim ranie, który zaczęliśmy przypadkowo. Mamy księgę objawień, które daje nam serce duszy. To jest świetne. Po użyciu zwiększa szanse na jeźdźca jako bossa. 17% szansy na pokój diabła. Ciekawe. Pulsujący robak, pulsujące łzy wpływają na hitbox łez. Ciekawe. Ciekawie, mamy klątwę niestety. Oprócz tego... Mamy dwa Pirty Fly'e, tak w ogóle. To jest ciekawe. Zginie pomidor, szansa na wystrzelanie łez, które oznaczają przeciwników. Spoko. Oznaczeni przeciwnicy będą atakowani przez innych przeciwników. Fajne. Tylko widzę, że ten DPS u nas to jest mizerny i to strasznie. Naprawdę marny nasz ten DPS. I wydaje mi się, że to pulsowanie łez... Nie tylko na hitbox działa. Nie tylko na hitbox chyba działa. A, nie ma. Weź z techniusz. Dobra, pozdychały wszystkie. Mamy tu już kamyczek z X-em, który oczywiście będę chciał wziąć. Będę ci kiedyś chciał wziąć. Muszę zapamiętać, że w ogóle taki był. O, jakby tam walnąć, jakby tam walnąć, jakby tam walnąć. No bez jaj, co to miało być? Co to miało być? Co to było? Kurde, co to było? Chyba sobie je robić w tej chwili. Co to za pokój posrany? No serio, to jest DPS mizerny. Ja pier... Nie mogę, po prostu nie mogę. Jest, no to te łzy pulsujące są do dupy strasznie. Trochę pieniędzy nam wypadło. To tyle dobrze. O, jeszcze pająki. No, selar, jebany selar. Boże, jak ja selarów nie lubię. No zobaczcie, no i to jest normalne, Pająki są chore. Te pająki są kurwa chore totalnie. Idę po ten kamień z X-em. Dopóki jeszcze pamiętam o nim. Nienawidzę selarów. Totalnie nienawidzę selarów. Wyzywa dwie dłonie mamy, które opił wrogów. Spoko. Emergency contact. To się może przydać, chociaż liczyłem na coś lepszego. Liczyłem na coś lepszego, typu serduszko, czy nawet bombę. No. Więcej mamony. Mamy 13 w ogóle monetek, to jest ciekawe. Tam jest bosik, też trzeba o tym pamiętać. Nie mamy żadnych bombek, żadnych kluczy. To mnie niepokoi. To mnie mega niepokoi. Ty pająki. Pająki. Pokójcie się. Mniejsze pająki. A one respią te białe kokony. Też trzeba pamiętać o tym. Nie jestem tym gównem. Wiecie, jak dropi te małe pająki, to spoko. To jeszcze nie ma problemu. Gorzej jak z tymi dużymi pająkami, to już problem jest. Ten w ogóle duży kokon. Urósł. Dobra, dawaj serce. A nadal nie ma bomby. Jednorazowe tworzy sobie przedmiot z puli obecnego pokoju. Szansa na stworzenie bryły węgla lub kupy. To jest gówno. Dosłownie. Jedna monetka brakująca, no. Akurat węgiel tam sobie wziął. Mamy spory range up. Można było walić ich z dystansu. Poza życie teraz nie dostaniemy żadnej monetki, nie? Nie będzie.
Tak cholera będzie. Treasure Room, no kurde, ten blind jest totalny. Do dupy, no. Nie lubię tego blinda. Ja lubię mapę widzieć, lubię mapę widzieć. No serio, nie będzie, no. To tu może być monetka. Ostatnio zapiła nas krew, która leżała na podłodze. Naprawdę to było tak do dupy zakończenia z mojej strony. Ale nie spodziewałem się tego, naprawdę. Nie spodziewałem się, że to tam leży. Nie spodziewałem się tego. Dobra. W teorii. No liczę na to, że może jednak jeszcze na tym bossie. A w ogóle to trinket, ej. Jak wyrzucić trinket? Szybko, szybki research w Google'ach. Dajcie mi sekundę. Szybki research w Google'ach. No i mi się teraz Brave włączy, trochę minie. A już się włączył, dobra. How to drop trinket. Izak. Trzymaj lewy kontrol. No i dziękuję, dobranoc. Kurde, a ja się bawiłem. Ja pierdziu. A ja się z tym bawiłem. Dobra, no idziemy do bossa. Czy ja dobrze idę? Nie wiem. Tak, idę dobrze. Jeździec. Dobra. Ej, co to miało być? Co to miało być, przepraszam bardzo, mucho? Kurde, wiedziałem, już widziałem jak to leci. No, co? Czemu to znika w jednej chwili? Kurwa, wiedziałem też. Bierz to. Dobra. Kula z bandaży. Może być. No i tak. Ogólnie mogę zaryzykować z Secret Roomem. Tylko sobie muszę narysować mniej więcej w głowie mapę, która tutaj jest. I tak, z pewnością... Może być? Chyba nie może być. Kurde, ciężkie. No możemy to zrobić. Jedna bomba nam się odzyska. No właśnie, liczyłem na monetkę i mam monetkę. Liczę na Lamp of Coal. Naprawdę liczę na Lamp of Coal. Niestety, pozwala ci trzymać dwa przedmioty aktywne. Przełącz się między nimi wciskając przycisk od opuszczenia rzeczy. Dobra. No dobra. Skoro tak, niech tak będzie. I chodźmy z tego już, bo zaczyna mnie irytować to miejsce. O nie. Bon. Ciebie to ja naprawdę bardzo nie chcę. 8 minut rana. I tak, moi drodzy, wiem, że jeżeli zrobisz to poniżej 20 minut, matkę, jeżeli się zrobi poniżej 20 minut, to jest nowy tryb, to tym oczywiście wiem. Kurwa, naprawdę. Dwa serduszka mieliśmy. Trzeba o tym pamiętać. Łódka. Wybuchami można teraz otwierać. Dobra, spoko. Pomstar key. Tylko trzeba pamiętać o tych cholernych serduszkach, no. No Jezu, znów ci... Ja was nie lubię. Czemu ty uciekasz? Jeszcze gdzieś jest. Weź tu łechmy to. Nie wiem czemu, ale mnie wkurza ten mob. Drugi mój nieulubiony mob.
Dobra, mamy 3 serduszka już w tej chwili. 3 serduszka. Ja powiem, że liczę na jakiegoś Lucky Rocka, ale chyba w tym wypadku nie. Chyba w tym wypadku nie. Definitywnie przydałby się jakiś damage up. W ogóle zauważcie, że one olały mnie całkowicie. O ty gnoju! Do tamtego nie chciałeś strzelać, do mnie już chciałeś. Dobra. Co my tu mamy? Oprócz much. Upuszczę losową pigułkę, co się nam pokoju, użycie pigułki zatruwa wszystkich przeciwników w pokoju. Ej! Może być ciekawe. Darmowe pigułki. Jak się ma szczęście, to w ogóle jest zarąbiście. Gdzie mi rośniesz? Dobra, mam 4 serduszka. Mamy 4 serduszka, oczywiście pająka się pozbędziemy. Dobra. 6 monet, czy nam się opłaca? No 7 monet już w tej chwili, nie opłaca nam się jeszcze. Nie opłaca nam się niestety jeszcze. No to w sumie taki śmieszny pokój. Idź sobie. No. No, coś? Nic? Dobra. Pójdziesz sobie, czy nie? Jak pierdolne siekiero, to zobaczysz. Okej. 4 serca, pamiętamy. O, nie. Jakie nie zostałem obrażeń, to ja nie wiem. To było śmieszne. Ej, on w ogóle uciekał ode mnie wtedy. Kolejne serduszka. 11 monet. 10 monet, przepraszam, nie 11. No dobra. 5 serc, pamiętamy. Zobaczcie, że on w tym momencie w ogóle tych much nie mógł na mnie wypchać. To jest fajne. Taki w sumie hide and seek, ale jednak. Dobra, David Room. Obrażenie. Świetnie. To jest coś, czego potrzebuję. Matka. Kurowane łzy, oczywiście, że biorę. I tam jeszcze był damage up chyba, plus. No pięknie, kurde. O ile za to zapłaciłem, nie wiem. Chyba jedno serce, ale też pewny nie jestem. I zobaczcie, co te łzy robią. One nie zawsze lecą. Ja je mogę kontrolować jak chcę. Wow, ale jajca. Ale jajca, panie Pertku. Ryzyk widyk. Opisałem, że tu może być. No i nie było. Myślałem, że tu też może być. No ryzyk. Tu też nie było. Jaka dupa. Jaka dupa. Średnio. Nie wiem, dałem albo jeden, albo dwa serduszka. Jeżeli dwa, to mam jeszcze 3 szare i 0 czerwonych. Tak źle i tak niedobrze. No i tu byś akurat Shiro mógł mieć skrzynkę za free. Oczywiście nie będziesz miał skrzynki za free, nie będziesz miał też secret roomu, który jest tutaj po prawej stronie. Oczywiście przez swoją głupotę i pazerność. Tak właśnie, no 100% to był secret room. Chyba, że jeszcze sklep odwiedzimy. No i świetnie. A, nie ma nic.
Nie ma nic, co bym chciał. Czyli nie mam teraz ani klucza, ani bomb. Ani bomb. No tutaj... No to jest w ogóle The Hermit. To jest The Hermit. Hermit daje, teleportuje cię do sklepu. No właśnie. Ori. Możemy dzięki temu iść teraz do Sacrifice Roomu. I zróbmy to. Pół serca. No o ile zaraz się nie okaże, że umrę, bo będzie śmiesznie. Gapi Stale, przepraszam. Dwie bomby. Dobra, no nie, no było urw. Jestem zadowolony. Cały czas liczę na to, że jednak ten gapi nam się zrespi. Cały set nam tutaj się pojawi. Wiem, że to wątpliwa nadzieja, aczkolwiek no zawsze. Zawsze jednak gdzieś z tyłu głowy to pozostaje. Lecimy. Katakumby. No i jednak zapłaciliśmy 2 serduszka. Czyli mamy 2,5 serca. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Something's wrong. No właśnie, tylko pytanie, czy tam ten bebzik to teraz zrespił? Na to by wychodziło. Wow. To jest challenge room, tak? No, ale mamy jeden klucz, to i tak na razie nie możemy iść, bo nie mamy w sumie... O co? No gdzie? Kurde, no teraz te skrzynki nie mamy kluczy. Kolejorze. Powiem wam tak, osobiście, gdyby nie ten damage up, to pewnie nie wziąłbym tych łez, bo są średnie. No jak one nie lecą, to są naprawdę średnie. Cały czas trzeba przyciskać. A ja też nie zamierzam kontrolować tych łez w ten sposób. No bez ja jest, zdychaj. Nie wiem, tylko teraz by mnie latanie chyba uszczęśliwiło. No i... W teorii teraz fajnie, bo dostaliśmy... Kurde, no zobaczcie, to jest porażka. Porażka z tymi łzami. One są naprawdę porażkowe trochę. Jak z nimi się źle steruje. Zawsze obrażenie leczy pół serca co 13 zabitych wrogów. Fajne, tylko nie mamy kontenerów. Ale do samego damage-upa wezmę. No i brak kluczy. Brak kluczy, totalny brak kluczy. Jezu, naprawdę ciężko się steruje tymi łzami. Bardzo ciężko. A bomba jedna, uuu. Okej. Okay. Jedna bombka. Bombs are key. W teorii możemy dostać się do sklepu dzięki temu. Już wam mówię dlaczego. Nawet nie tylko do sklepu. Teoretycznie i skrzynki możemy pootwierać, ale wolę jednak chyba do sklepu. No właśnie. Mamy trinket, który nam na to pozwala. Tworzy jedną kartę, talia kart. Tworzy kałuże spowalniającej mazi, to nie jest nic fajnego. Dotknęje wszystkie łzy znajdujące się na ekranie, każda z nich rozpada się na 6 kolejnych łez. To jest też do dupy, no to jesteśmy w kropce. Mogę wziąć kartę. Czy talię kart w sumie. No właśnie, mamy teraz dzięki temu 2 trinkety.
Hierofant. Hierofant to był... Był dwa serca duszy. Hej! Spoko. No właśnie, to jest w sumie ten item fajny, że nam pozwala właśnie w ten sposób te dwa przedmioty nosić. I też te dwa przedmioty się oczywiście ładują razem. Ja coś w końcu trafię. Weź coś traf, Shiro. Kurde, faja. No, tutaj zwiedliśmy, tylko... Kluczyk, wow. Hermatemesis. Zaraz będziemy mieć kolejne serce duszy. Myślę, że pójdę sobie do... Do dupy se pójdziesz, Shiro. No i świetnie. Kto to wymyśla? Bo on mi z tym IPK-kiem. Kurde, no jedno serce straciliśmy. Jedno serce straciliśmy i teraz pytanie, Elytrum? Elytrum chyba, co? Tam mamy szansę na coś fajnego. Tylko znam życie, ja to spartolę, no. Już mi nie będzie do śmiechu. Dobra, lecimy. Bomba. Dobra. Okej. To do Lary Dziunia. Dobra, na razie nie ma tragedii. Okej. Ej, bardzo spoko. No tylko też nagroda za to nie była jakaś ambitna, no nie oszukujmy się. Hermit. No i teraz żałuję, że użyłem tej bomby. Żałuję, ale możemy wejść za to do Sacrifice Roomu. Idę stąd, cholera. Mamy jedną bombę. Jak ja potem nie znajdę żadnej bomby, ewentualnie klucza, to będę bardzo zły. Kurde, no serio. Serio, Shiro, serio. Ubogi run, jeżeli chodzi o klucze i bomby, naprawdę ubogi. Ciekawy, ale ubogi. Jeszcze jeździec oczywiście. Tutaj pekakiem. Wow! Ej, pykło. Jest kolejny Devil Room. 38% jest Devil Room, rozumiecie to? Dobra. Kolejny Ball of Bandages. Teraz już szalejący nawet. Tylko, no nie mamy jakby nie patrzeć kontenerów. Nie mamy kontenerów, cholercia. Widzę już kolejny przedmiot, ciekawy. Conjoint. Wielowymiarowe dziecko. Fajne, ale no nie w tej chwili. I Księga Potworów. Nie chcę nic stąd. Marnotrawstwo Devil Roomu. Totalnie, no ale cóż. I znowu jest 38% na Devil Room. Tak, no tak się stało. No kurde, dajcie mi klucze, ewentualnie bomby. To jest przykre. Człowiek, naprawdę, tyle mu tego dropi teraz, ale nic nie może z tym zrobić, bo nie ma ani kluczy, ani bomby. I co w tym wypadku? No nic,
to skomarnieje. Ta gra robi to specjalnie. Ta gra robi to specjalnie. O nie, mój znienawidzony mob. Słuchaj. Użyjemy to sobie gdzieś na pokoju. Lockdown, speed down. Tak, lock up, przepraszam, speed down. Dobra. Dobra. Kolejna karta, The Hangman. Ciekawe, możemy gdzieś wejść w razie czego, nawet jeżeli będziemy sobie próbowali wejść do Secret Rooma. Kurde, Shiro. Upech. O kurwa, ile skrzynek. Ile tu jest skrzyń. Bo gra ze mnie po prostu sobie teraz jaja robi, nie? Ja to tak odczuwam. Ja to w ten sposób odczuwam, że gra sobie ze mną leci teraz w kulki. Dobra. Wdech. Jest klucz. Mamy wejście do Danger Rooma, przynajmniej znów bym na kolce się pieprzył, no. Oj, oj, oj. No, nie, ale mam bomby, dobra. Urf. A już miałem klnąć, Dobra, dwie bomby. Jestem skłonny nawet otworzyć jedną skrzynkę za pomocą tej bomby. Się opłacało, mega się opłacało. Klucz, dużo monet. Uff. Teraz znów dostajemy w razie czego serduszko. Jesteś szybszy w pokoju z przeciwnikami. Daj nietykalność, gdy jesteś wystarczająco szybki. No dobra. Rage is building. Go tak, teraz chciałbym chyba jednak. Boże, Shiro się zaciął. Wolałbym sklep, bo sklep to jednak sklep. Mamy 30 prawie monet. Jest szansa, że złapiemy jeszcze jakiś fajny przedmiot. Liczę na to przynajmniej. No, polecisz do mnie? O. I... Kolejne serduszko. Nie wiem, jak mi się udało to zrobić, ale się udało. I jeszcze mamy za darmo sklep. Jest grid, kurde, no ale bym się zirytował. Ale bym się zirytował, jakby to właśnie była moja bomba zużyta. Ale bym się wkurzył. Serio. Gdyby to była moja zużyta bomba, to bym się wnerwił. O, i git. Dobra. I tu gdzieś była jeszcze skrzynka na dole, pamiętam. Metodą prób i błędów, małych kroczków, jak najbardziej będziemy próbować. Może jednak nam się uda dostać więcej tych kluczy. Naprawdę jest tutaj obficie. O dziwo, jest tutaj obficie. Dostrzelność z 1,5 zasięgu, wysokości lotu łez, tworzy 3 losowe serca przy podniesieniu, dziękuję. Jakie piękne serca. Kurde. Dobra, biorę sobie The Hangman. No i urf, dobra.
Naprawdę to jest po prostu run na same serca bez kontenerków, no. Coś ciekawego. Coś ciekawego. No my jesteśmy naprawdę wolni teraz. Pilsy kolejne. Dwa niewiadome pilsy. Change up. A, było spoko. Kolejną pigułę. A nóż się przyda, jest kluczyk, dobra. Już na następne piętro mamy w razie czego. Klucz do treasure roomu przynajmniej. Chociaż nie wiem czy do sklepu lepiej nie. To może nam odmienić los. Dawaj bombę albo klucze. Gałganie, dawaj. Nie chcę monet, chcę bomby albo klucze. Najlepiej teraz bombę. No bez jaj. To jest chamstwo. Totalne, kurde, chamstwo. Naprawdę. Dice shard. To daje dice shard, bo już nie pamiętam. Losowuję piedestały i... pick-upy. W razie czego... na bosie. O! Energy. Au? Taki szybki się zrobiłem. A, no tak, bo rage tam rośnie. Zapomniałem o tym. Jesa. Ale bez Zewiruma. Jest Smother. Zasięg. Wysokość łez tworzy jedno losowe serce. Nie interesuje mnie to w sumie. Dlatego zrobimy sobie Dice Shard. D6 plus D20 plus no pick-upy teoretycznie wyroluje. Pyk. HP up. Dobrze. Jedno się przyda. Jedno się przyda. Nie wiem, czy teraz przypadkiem challenge room nam się nie odblokował. Dzięki temu jednemu sercu. Ja naprawdę spoko. Mimo wszystko, mimo... wow. Dobrze, nie jesteśmy szybcy, bo byłby problem. Byłby mega problem. Zawsze lepiej mieć to jedno serduszko, które będzie tym kontenerkiem. Po pierwsze, z tego co pamiętam, mamy ładowanie serca. To raz. Po drugie, handel z szatanem też jest lepszy na tych czerwonych sercach. Nie, to nam się nie blokowało. Nie mamy bomb, nie mamy jak tam się dostać. Idziemy oczywiście dalej. Mamy kluczyk rejeczego, więc spoko. Ja się kawki napiję, więc chwila ciszy. Ulep, znów piję kawę o 20. Świetnie. No szczęście na mnie kawa nie działa, więc tak naprawdę to jest, wiecie, dla mnie tylko tyle, o ile, że się kawę napiję. Dobra. Curse of the Blind, czyli znów nie wiemy, jakie mamy przedmioty. Niedobrze, bo jeżeli będziemy mieć Devil Room, a będziemy mieć Devil Room, no to jest jesteśmy w kropce. Jesteśmy w kropce i to naprawdę mocno w kropce. Oj kurde, nie chciałem tego. Jezu, ile mamy... ile tego mamy? Dobra, w sumie wyszło ok. Mieliśmy w sumie jeden klucz na dwa. Zdychaj, 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 zdychaj. Jestem skłonny to zrobić. Uuu, zwiększa promień każdej mazi, jaką produkujesz. Lipa. Lipa totalna.
Złota skrzynia. No, zdychaj, 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 dziadu! Panie serduszko, proszę się uspokoić. To żeście mi dali. Świetne rzeczy. On wybucha! Gnój! Dobrze mam produkcję tych serduszek, naprawdę. Bo nie wyobrażam sobie tego rana bez tego. To są dziady wybuchające. Zaryzykuję, ale wiem, że nie będzie mi się to opłacać. Wiedziałem, że mi się nie będzie opłacać. No jesteśmy w dupie w tej chwili. Joker. Zatrzymam to na następny pokój. Zatrzymam to na następny pokój. Naprawdę jesteśmy teraz w dupie, kurde no. Nie spodziewałem się tego. Spodziewałem się. Spodziewałeś się, Shiro. Nie oszukujmy się, że się nie spodziewałeś, bo się spodziewałeś. Tam powiedziałeś, że to spierdolisz. No i spierdoliłeś. A że toż tak? Dobra, trzeba pamiętać o Jokerze. Are you a wizard? Dobrze w sumie, że to się tak teraz zrobiło. Jest klucz, na całe szczęście jest klucz. Minęło już to? Jeszcze nie. Zobaczcie, ale ja nie umiem grać z Are You a Wizard, więc wolę aż mi ten... aż mi ten efekt przejdzie po prostu. Już. Dawaj. O, przeszło. Jest treasure room. O, to był fuks. Nie no, tym razem idziemy tu. Tylko to też jest nie wiadomo item, nie? Blessing of Purity. Co to daje? Większa szansa na znalezienie serduszka. Aha. No, może być. Dzięki, kurwa. No tak, bo niebieskie jeszcze i tak strzelają. No, cheat Sherlock. Nie no, jeszcze chyba nie mieliśmy takiego rana ubogiego, naprawdę. Totalnie jest ubogi. Na Redziunia. Znaczy, Larry Robaczywka. To serc jest dużo. Serduszek jest dużo. O nie! Magician. Mamy te Magiciany. To jeszcze z Pity Flyami. Dołgany jedne, no. Nie, no jest naprawdę Lipton. The Sun. The Sun chyba pokoju pokazał, tak? Pamiętam całą mapę, tak, pełne wyleczenie. To jest który? No chyba jest jedynka. No totalna lipa. Totalna lipa. Prawda, nie spodziewałem się takiej lipy, jeżeli chodzi o przedmioty pierwszej potrzeby. Skrzynia, proszę, bomba albo klucz. Dwie bomby, ej, były. Były, były, były. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra. O, robaczywki. O! Umysł speed nam rośnie. Już nie rośnie.
Nieznajoma pigułka, spoko. Tak nas nie będzie urządzać, tak, no chyba, że to będzie, nie wiem, Balls of Steel. Beat up. Ale fajnie sobie zostawić te piguły właśnie po to, żeby w razie czego móc. Chyba ładunku do przedmiotu aktywacyjnego, spoko, tylko jak my to zrobimy. Ej, ale czemu tak? Powinno się teraz aktywować. To się powinno teraz aktywować. Dobra. No dobra. Było to the sun. Zabieramy je z powrotem. Może być ciężka. Może być ciężko. No dobra. Przedmiot. Pierce up. Tylko też to nam w tej chwili niestety, ale blokuje możliwość dalszej eksploracji i zdobywania przedmiotów. Ani jednego secreta jeszcze podczas tego runu nie ogarnęliśmy. Ani jednego. Dobra. Boss, bossem, bossa pogania. Po lewej jest w ogóle secret. Dzięki łaskawco. A się wyjebałeś z roberka, co? Wyjebałeś się z roberka. Tam żeś się zabił o mnie. Ball of Bandage jest kolejny. Tylko straciliśmy przez to niestety. Straciliśmy przez to niestety. Boże. Pretty Flya. Book of Sin. Daje nam chyba czarne serca. Tego co pamiętam. Tak czy nie tak? Tabem, tabem. Boże losowy pick-up. Księga Grzechu. Nie wiem, czy to nie jest lepsze. Wybiorę to. Guppy's Head. Kurde. Świetne przedmioty. Świetne przedmioty. No ale biorę jednak to chyba. Kolejne karciochy, ale tą karciochę sobie już na następnym piętrze ogarnę. No naprawdę wziąłbym to. Bo to jest świetne. Guppy's Head jest naprawdę świetny, ale jednak te... Kurde, Book of Sin, może to nie być... Nie, może nie być głupie, no to tylko trzy chyba potrzeba. Może zamiast tych kart sobie to weźmiemy. Temperance co dawało? Automat do krwiodawstwa. Dobra, idziemy w ten sposób. Idziemy w ten sposób. Tu jeszcze oczywiście zabieramy sobie tą połówkę serca. W sumie ten automat to ja sobie mogę, o, postawić i tyle. I nic mi to nie da. Nic mi to nie da, kochani. Z tego powodu, że nie mam czerwonych kontenerów, a nie będę oczywiście zjeżdżał się z niebieskich. No i tutaj nie ma Super Secret Roomu nawet, widzicie? Chyba, że Super Secret Roomu nie pokazuje. Dobra, The Devil zabieramy. Znaczy Jokera, nie The Devil, Boże. Jokera, nie The Devil. Jeszcze jeden przedmiot Guppy'ego i będzie bardzo przyjemnie. Jestem nawet skłonny zaryzykować i pójść do Sacrifice Roomu. Naprawdę. Niestety nie ma. Niestety nie ma. Trudno. Kurde, no i bateria, ej, A. To bym wziął. Wtedy co trzy pokoje mamy, jakby nie patrzeć, losowy pick-up. Losowy pick-up.
Ale było ciekawe, nie wiem czy dzięki temu Gapis Head nie miałby nieskończoną ilość ładunków. Tylko i wyłącznie czasowo ograniczoną. Mogłoby być ciekawe. Dobra, idziemy. Bez klątwy, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Biorę The Joker. Krampus, Krampus. Nie miałeś jak tam wejść? Osz ty gnoju, ale dobra, przynajmniej nam te wszystkie... Nam te wszystkie... Boska. Tylko węgla, świetnie. Przynajmniej nam wszystkie ogniska pogasił. Jest bomba. Bombiastycznie. Wiem, że mogłem to sobie ogarnąć i... wziąć co innego, ale czarne serce też się przyda, a tutaj to stracimy to po prostu. Więc lepiej wziąć, już nie wziąć, prawda? Włażę. Liczę na Kapiego, ale niestety nie. Zwiększa jedną losową statystykę, zmniejsza jedną inną losową. Lockdown, niestety. Full health. Dobra, mówię, spinem zmniejszyło, ale dało szybko strzelność. 48 hour energy. To też trzeba sobie wziąć. To się przyda. Dobra. Dobra. O, za to teraz Ball of Bandages sobie lata i ich klepie po łbach. To też nie jest głupie. No i mamy w końcu klucze. Teraz nie będzie niestety... Teraz nie będzie skrzynek. Tak to już jest. Albo Ball of Bandages napierdziela. Zobaczcie, on teraz zaczęło dropić, no. Ale świństwo. Ale świństwo. Teraz nawet mogę wejść tu. Perły mamy. Szczęście, serce duszy, zasięg. Spoko. Spoko, spoko. Tylko muszę pamiętać o tym, żeby to sobie klikać. No i ten jeszcze węgielek pięknie działający. Coś pięknego. Czarne serduszko. Pełne zdrowie to możemy wziąć po prostu tylko po to, żeby wiecie, ogarnąć sobie to na samym pokoju. Tam zaraz wyjdziemy. Pokoju, nie? Ja to jestem geniusz. U, jakie one były mocne. Zobaczcie, że nasze wszystkie te łzy rosną z czasem. To jest coś pięknego, to się świetnie kombuje. To się świetnie kombuje. Wezmę stem cells, jak najbardziej. Murki macierzyste. Mogą się przydać do handlu z diabłem. To prawda już nie na tym pokoju, ale... Ale gdzieś na łąbie czy coś. Jak najbardziej. Jak? Bomba. Kolejne serce, spoko. O! Ej, fajne. Szczęście maleje niestety. Naprawdę teraz nie żałuję. Nie żałuję, że wziąłem ten przedmiot. Nawet chyba wolałbym Gapis Head niż ten przedmiot nasz. Księga objawień. Tam to już wzięliśmy. Tu może być jak najbardziej secret. Tu też może być secret. Tu też może być. Okej. Jak tutaj? Tu też może być. Czyli to będzie secret. Nasz pierwszy secret chyba na tym etapie. Ops. Szansa na otrzymanie złego efektu strzykawki dla aktualnego pokoju. Ja wlazłem na kamień. Naprawdę? Wlazłem na kamień. No bez jaj. No, naprawdę? Nie to, że mnie to boli, nie? Ale... Ale trochę boli. Psychicznie mnie to boli.
Psychicznie mnie to boli. A? To po prostu nam pięknie nawala. Pik, kolejny pickup. Znana pigułka. Peromons. No jest, a pięknie. W sensie tam wchodzić nie musimy dalej, no ale tu już musimy. Cholera. Zrobimy kolejne kółko, to sobie weźmiemy. Dobra, zabieram. Hermatemezis, okej. No problem. Ultra Grid, no oczywiście, bo nie mogłoby być inaczej. Jeszcze dostałem po ryju. Range down, got speed up. To nam nie przeszkadza. I monetka. No tylko, no właśnie, no mamy już drugi poziom, więc już nigdzie niestety nie zużyjemy tego. Nawet sobie kupę wezmę. Kurwa, tylko straciłem serce. Shiro. Ty ciemniaku. Shiro. Aha, okej. Okay. Nie zauważyłem, że to miał kolce. Dobra, mam cię. Zostało nam teraz mam cię do pokonania. W teorii możemy jeszcze znaleźć Super Secret Room. Który nawet wydaje mi się, że wiem, gdzie może być. Ale nie. To się mówi trudno. Dobra. Idziemy, moi mili. Mam cię. Aj, nie zdążyłem. No way, mam cię. Not today. No jest. Półeczkę serca. Jedno serce pojawia się na ziemi, to sobie trinket. Świetnie. Szansa na klejąco trujące łzy. Bez rewelacji. Utero. Troszeczkę trudniej, ale też dam radę. Ball of Bandage jest naprawdę jest fajnym przedmiotem. Myślałem, że będzie coś gorszego i że ten brak nawet tego Pretty Flya, który no jakby nie patrzeć, no był tym Pretty Flyem. Był tym broniącym nas partiklem, który sobie wokół nas latał. Myślałem, że to będzie jakoś wpływać na nasze zagrywki, ale widzę, że nie. Widzę, że to się fajnie wszystko kombuje. W sumie, jak jesteśmy nietykalni, to też troszeczkę mamy tej obrony więcej. Więc naprawdę nie jestem zawiedziony. Gdybyśmy mieli więcej kontenerów, to ten wampir też by lepiej działał, ale no, niestety nie ma to mi wszystkiego. I tak jest moim zdaniem spoko. Trochę nadrobiliśmy tych przedmiotów użytkowych, że tak powiem. Może bardziej się powinienem skupić na czymś innym. O, speed up. Dobra. Kupujemy sobie to. Hermatemezis. To jest boss? Serio? Oż ty w dupkę, dziadu jeden, ty. No, ty mnie tutaj walisz po ryju. Ładnie. Użyjemy tego.
Nie wiem w sumie, co to jest za mob, ale wolę nie sprawdzać. Wolę nie sprawdzać, bo może być coś ciężkiego do pokonania później. Minus szczęście, tego wolałbym nie brać. Tego wolałbym nie brać, chociaż nie powiem. Przydałoby się może coś. 76% na szansę diabła, czy na diabła. To tak, no właśnie, jeżeli teraz nam ten Devil Room poleci, no to nie będziemy mieć go w następnym pomieszczeniu, co oznacza, że niestety, ale nie pójdziemy do diabła, do szatana. No i nie pójdziemy do szatana. Oh, you made a super bandage girl. Girl, nie pamiętam co ona robiła, razy 4. Dziewczyna z bandaży poziomu drugiego. Wiem, że mocno napierdziela. Jest martwy kot. Kapi. Mierzonita Babilonu. Mając pół czerwonego serca lub mniej. A będziemy mieć teraz, bo nie mamy kontenerków. Mamy super DPS-y. No i teraz niestety jest mi przykro. Jest mi przykro, bo nie pójdziemy do szatana. Nie pójdziemy do szatana, zrobimy tylko serce. I tyle. Uuu, jak mnie ładnie zdriftowało. Jak mnie zdriftowało. Kurczę, no coś pięknego. Coś pięknego, szkoda, że jeszcze... A mamy latanie. To elegancko. No elegancko, nie, no wszystko jest pięknie. Mamy Gapiego, mamy resztę również przedmiotów. Founders Girl nam naprawdę piękną robotę robi. Zasięg nam wzrasta. Świetnie. Kurde, świetnie. Podoba mi się ten run. Tu jeszcze wejdziemy oczywiście sobie. Gdzie ty? Gdzie ty, gałganie? Tak, tutaj nam się... Boże, że braka. Zapamiętać sobie. Liczę na to, że może nam to dać jeszcze właśnie szansę na ten Devil Room. Wiem, że może to naiwne, ale no może. Naprawdę liczę na Jokera. Też widzę, że moje nadzieje są różne. Dobra, tu może być. Tu nie może być. No wejdę. No już się obocało. Naprawdę, gro. Kurde, nie chciałem tego zużyć. Mamy żebraka. Żebrak... Tylko on serca chce. Do tego żebraka nie chce. Kolejny zasięg. No liczę na kartę Jokera. Naprawdę, liczę. I czemu nam się zwiększyły o jeden? Chyba były trzy kreski. Dobra. Jeden dodatkowy sekretny pokój na każde piętro, gdy to trzymasz. Double Moon. Dobra. Experimental Pill. Na razie nie chcę go brać. Romansy. Zmniejszyło nam lakę. No niedobrze. Przez was czerwone serce, też lipa. Ej, no jestem skłonny jak najbardziej to zrobić, bo nie mamy jeszcze secret roomu tutaj odkrytego. Tu chyba może być secret room. No właśnie, jest jeden. Lock up razy 2. Czynić odpornym na podpalenie, dezorientację, strach, trucizny oraz toksyczny gaz. Biorę. I lock up. Bomby położone przed ciebie będą spływać szybciej. To mnie akurat niezbyt
urządza. Oczekuję na Jokera, no ale... Chyba nie ma szans. Chyba nie ma szans. Diabeł. Doładuję twój przedmiot. Czy jest szansa, że doładuję? Nie ma szans, że doładuję. Kręcą mapę. Zero jedynka dopiero. To nie powinno być kolejnego sekretu przypadkiem? Ktoś mnie tu ktoś oszukuje. Ej, no to było chamskie. Dobra. Jeden klucz dodatkowy. Wydaje mi się, że coś się zbugowało chyba, wiecie? Bo naprawdę, no to powinno nam chyba dawać jeden stack, że tak powiem, wymagany mniej. A to nam wcale nie daje mniej. To nam wcale nie daje mniej. Kolejny trinket? Nie. Tak, hej, tu powinien być trinket chyba. A jest faktycznie nowym, przepraszam. Jest, jest. Jest trinket. Oczywiście sobie wywalmy jeszcze powietrze. Dobra, gdzieś tutaj musi być kolejny secret room. Tu? Jak trafiłem? Pierwszy raz chyba tak. Nawet skłonny odsłania... O, tą mapę. No, lepsze niż The Devil. No właśnie, bo tu mogą karty dropić. Daje szczęście? No dobra, jak szczęście daje, to lecimy z tym koksem. No serio, nic? Dwie karcioszki, śmierć i śmierć. No serce. Kurczę, daj Jokerka. Nie serduszka, Jokera. No jak po złości, jak tak to nie zrobiło nic. No nie będzie tego Jokera. Cztery serca tu leżą. Cztery serca tu leżą. Co to? Szansa na zadanie obrażeń wszystkim w pokoju, gdy otrzymasz obrażenia. Czarne serca i efekt Necronomikonu zadają podwójne obrażenia. Give up. Nie poddam się. Liczę cały czas na Jokera. Jest szansa na orbitującego sojusznika, który blokuje strzały po dostaniu obrażeń 12-20 razy, co? Serio? O? To jest? Kurde. Może dwa czerwone serca, to lipa. Diabeł. Kolejny dar. Necronomicon. O, wykoiliśmy przedmiot. Fartem bo fartem, ale wykoiliśmy. Dobra. To jest też jakiś przedmiot? The Word. The Devil. Wow. To są naprawdę piękne w tej chwili obrażenia. Dalej, lecimy. Dało nam niedużo tych monet. O, podnosimy nowy poziom do czwartego
Do czterech niepodniesionych pick-upów z poprzedniego poziomu pojawiają się na startowej lokacji. Ciekawe. Prawda. No i dupa. Nie ma. Było miło, ale się skończyło. Było miło, ale się skończyło. Tam na wyrzucone czerwonych serc. No, no niestety. Próbowałem. Może jeszcze tu nam coś w poziomie drugim wyskoczy, no ale wątpię. 38% mamy na to, że nam się uda. Dobra. Bomba niestety. Narydziunia. Jeszcze musiałem dostać. Prędkość. Ej, naprawdę, wydaje mi się, że ten nasz trinket przestał działać. Totalnie. 48 hour energy sobie też oczywiście weźmiemy. On przestał działać. Definitywnie przestał działać. Cholery monet, wszystkiego, no niestety nie to co potrzeba. W ogóle zapomniałem, że ja mam przecież latanie. To możemy sobie już odsłonić. To sobie możemy odsłonić, bo już nam się nie przyda. Możemy to w sumie na nich użyć. Dobra. Nadal full health. Czy ty dziadu jeden ty? No już nie jest full health. Oj, czemu widajecie same bomby? Ja bym wolał Devila. Diaboła mnie dajcie. Daj tam nie Diaboła. Nie Devila, przepraszam, Jokera, nie Devila, nie dawajcie mi Devila, Devila to ja nie chcę. Nie chcę Devila. Chcę Jokera. Kolejne serce, no tylko co z tego? Nadużyję to. Biblia, latanie w tym pokoju natomiast zabija mamy, serce matki oraz to życie. Zabija ciebie, jeśli użyjesz na szatanie. Book of Belial. Wnosi pół szansy na pokój diabła. Mnożnik obrażeń, jeśli posiadasz krew męczennika. Wiecie co? Jestem skłonny chyba zrezygnować w końcu z tej księgi. Naprawdę jestem chyba skłonny. Mam bookworma. O Jezu, are you a wizard? Tego to nie chcę. Chyba to ja nie lubię. Ale to pięknie wchodzi. Prawda. Coś pięknego. No ale weź tam nie dajcie w końcu Jokera. Dajcie mi Jokera. Nie dadzą mi Jokera, kurczę na złość, no. Wezmę. Pamiętam. Jeszcze połowę serca, gdy używam klucza. Zamienia połowę serca w całe. Bardzo ma szansę na przedmioty aktywne w pokojach skarbów. To też mnie interesuje, bo już nie mam pokojów skarbów. Kurde no, fajny run.
Szkoda, że tak zmarnowany. Znaczy mamy niby szansę, nie? To nadal nie jest... Nie jest powiedziane, że my nie będziemy mieć tego. 40% niecałe. To jest najgorsze. Właśnie. Teraz nawet nie użyję tego. Teraz nawet tego nie użyję. Dobra, sacrifice room. Pająki. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Idziemy użyć sobie jeszcze księgi objawienia. Zbieramy książkę Beliala i zobaczymy, czy jeszcze nam się odblokował może Elitrum. Odblokował Elitrum, to oczywiście go sobie zrobimy. No niestety. No niestety się nie odblokował. No i niestety też nie mamy... Nie mamy Jokera. Nie mamy Jokera. Dorię bym chciał, to nawet bez problemu zabiłbym serce matki. Bez żadnego problemu. Mamy tam książkę, która by to spowodowała, ale... Nie ma po co. Nie ma po co. Tu może być secret room. Jest. No, jeszcze jest szansa. Mała, bo mała, ale jest. Dobra, już nie ma. Mamy w sumie jednego laka. No i dupa, nie ma. Więcej pojawiających się kart. Dzięki, gro. Bardzo mi to się przyda. Dobra, wszystko obszukane, wszystko wypatrzone. Idziemy. Esa. No i niestety. A nie, jest Devil Room! Jest! Jest Devil Room! Jest Devil Room! Udało się! Udało się Devil Room znaleźć. Tylko tak, no jesteśmy jakby nie patrzeć bez... bez przedmiotu z odnawianiem HP. No ale i tak idę. I tak idę. Odblokowaliśmy nie wiadomo co. Niebieski łąb, Glitch Baby. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Przyjął, dzień dobry. Kurde, cieszę się. Cieszę się, że się udało. Mała była szansa, ale się udało. Mówię, teraz trzeba uważać, żeby tego nie spierdolić. Tego będę maksymalizował ten run na maksa, mimo już godzina 13. Jak? No, to, co tu się... No tu za hitboxy nasrane? Bie robicie? Myślałem, że to Joker. Myślałem, że to Joker. Naprawdę myślałem, że to Joker. Już się miałem zirytować. Boż, co to za lagi dziwne? Ej, halo, co tu się dzieje? Mi się miejsce na dysku kończą, mam nadzieję, że nie. Nie chciałem tego rano stracić. Co to mamy? Obrażeń w pokoju, dobra, diabeł jak się przyda. Tu na razie nie wchodzę. W sumie to możemy zużyć. I tak mi się nie przyda. Oż ty w dupę. Co za chory pokój. No jak? Dobra, damy czap. Ej, no to jest problem. 6 HP-ków, to nie jest dużo.
Kurde, mogłem nie brać tego Beliala. Bo co się dzieje? Ej, co jest z tą grą nie tak? Ej, moi drodzy, coś się stało. Zaraz do was wrócę. Dobra, chyba teraz już działa. Już działa, więc coś się stało najprawdopodobniej. Chyba wiem. Najprawdopodobniej problemem było kończące się miejsce na dysku. Mimo iż miałem około jeszcze 500 giga na HDD, to HDD chyba już dogorywa powoli, bo zauważyłem, że zaczęło mi cały system haczyć. Kurde, pełne wyleczenie, nie chcę tego. Niedobrze, no. 6 serduszek to nie jest dużo. To nie jest dużo. To nam chyba i tak nie może wyrzucić Eternali. Nie widzi mi się ten ran już teraz. Przez głupotę, bo jakby nie patrzeć, straciłem dużo życia, nie? Backup, świetnie. Koniec gry. Nawet rozwalę te cholerne ogniska. Nic. Mam 2 laka i nic naprawdę. Wow. To było, powiem wam osobiście, że niebezpieczne. O, Eternalek, dziękuję. Ten Eternalek mi się na pewno przyda. Dobra. Dwa czerwone serca. Naprawdę. Jest prawie na bossa wlazłem. Chciałem uciec od bomby, a prawie na bossa wlazłem. Ale to był fail. Fail stulecia. Nadal liczę na jakieś Eternale. Bym się nie przeliczył, kurczę, bo tak też może być. Też się mogę przeliczyć. No właśnie. I masz po Eternalu. Jednego zyskałeś. Jeden za jeden. Jeden za jeden. Kurde, te oczy są ciężkie. Te oczy są ciężkie. Nawet nie będę już do takiego Room wchodził, bo myślę, że nie ma to nic na celu. A jednak no, w serce się przyda, prawda? Wow. To było niebezpieczne. Się może przydać. Roll bomby. Może będę żałował. No może i nie. Dobra, wolę diabła. Wolę diabła. Już dziwnie poleciałem. No teraz mam otwieranie skrzynek bez użycia. No kurde w dupę! Świetnie! Teraz nie będziesz miał żadnych serduszek. No dwa serca. Ale sobie narobiłem. Yes, mother. Ja pierdzielę. Nic mi nie da i tak. Ale sobie narobiłem teraz. Nie no, nie pokonam tego diabła. Nie ma szans. O, ciebie nie widziałem. Ciebie nie widziałem. Ja, czy ja diabła gdzieś nie zostawiłem przypadkiem? Gdzie jest diabeł? Here's up.
No co to za dziwne zabawy, halo? Widzicie wy to? Co to było? Ej, co mi się stało z The Devil? Nie wiem. Teraz sprawdzę wszędzie, czy nie ma przypadkiem Secret Roomów. Dobra, no jak już nie ma The Devil, to przynajmniej feromony weźmiemy. Nie. Dziękuję. Gdzieś tu jest. No właśnie. Trzy bomby, no tego mi brakowało. Tego mi brakowało. Nie wiem, może coś wydropi. Liczę na coś jeszcze, chociaż nie wiem na co. Nawet czachy porozwalam. Jeśli to się nie tylko przez 6 sekund. Ej, dobra, to jest ciekawe. To czerwie, to może być spoko. Poruszę się tą bomb, to nie interesuje mnie zbytnio. O, kolejna karta. To mamy do przeciwnika. Tak. Lipa. Dobra, 14 bomb. Coś tam jeszcze możemy ugrać, no. Za dziwny znaczek. Serio? Nie mieliście co zdrespić tutaj? Dobra, no idziemy. Trudno. Myślałem, że mi się uda. Być może mi się jeszcze uda. A być może nie. O, koleś od bomb. Koleś od bomb. Masz typku. Jedz sobie, jedz. Jak będziesz mi jedną monetkę dał, to cię kopnę w dupę. Jesteś niepoważny. Oddałem ci wszystkie bomby. Ty mi dałeś kilka monet, no wiesz ty co. Dobra. Lecimy. Uda się, udało się! Book of Secrets, unlock new item, świetnie! Szczerze? Wątpiłem. Szczerze wątpiłem, że się uda. No to na Edenie zrobiliśmy serce i szatana. Świetnie, teraz grid i lecimy. Dobra, Book of Secrets dodatkowo. Jak to teraz wygląda? Jak to teraz wygląda? No, Edenie. Eden, no pięknie. Dwa zaliczone. To jeszcze sam musi tylko zaliczyć szatana. To jest chyba Blue Baby, prawda? Mi się wydaje, The Poop. Judas też musi szatana zaliczyć, Kane musi wszystko zaliczyć, Magdalena szatan. I Isaac szatan. No i Bethan jeszcze szatan, faktycznie. Dobra. To byłoby, moi drodzy, na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gry od Shiro. Oczywiście się widzimy w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.